mama, tata, brat i siostra to drużyna na dobre i na złe, która potrafi stawić czoła każdemu wyzwaniu. Dlatego dzisiaj stoję przed wami, aby nauczyć was tańca Jeruzalema, który będzie tańczony w naszym mieście już pod koniec czerwca. Dokładny termin będzie podany już niebawem. Mam na imię Robert i zobaczcie, jakie to proste. Zapraszam. I więc kochani, pokażę wam teraz, jak to zatańczymy. Więc zaczynamy. Lewą nogą w miejscu idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Przeskakujemy na prawą. Prawą w miejscu cztery razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz przeskakujemy cztery razy. Idziemy lewa, idziemy prawa, idziemy lewa, idziemy prawa. I teraz idziemy trzy kroki od lewej do przodu. Idziemy raz, dwa, trzy i odwracamy się na czwarty krok w lewo. Teraz idziemy od lewej nogi w lewo, trzy kroczki. Idziemy raz, dwa, trzy. Czwarty jest w miejscu i idziemy od prawej do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz będziemy robić to samo, tylko że dodamy jeszcze ręce. Czyli idziemy lewa, raz, dwa, trzy, cztery. Przeskok na prawą, raz, dwa, trzy, cztery, teraz cztery przeskoki, idziemy raz, idziemy dwa, idziemy trzy, idziemy cztery i zaczynamy od lewej, dodając jeszcze rączki. Raz, dwa, trzy, odwracamy się, idziemy w lewo, raz, dwa, trzy, cztery i od prawej do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery. Teraz pokażę wam, jak to wygląda w troszkę przyspieszonym tempie. Resztę kroków już myślę, że będziecie widzieli. A więc kochani, teraz wam pokażę, jak to wygląda w nieco przyspieszonym tempie. Myślę, że możemy zaczynać. A więc idziemy. Cztery w miejscu. Raz. Jerusalema ikayala mi ilo noloze uhambe nami zungangishilana dauyami alikolana mbuso wami aukolana ilo noloze. I właśnie tak wygląda taniec Jerusalema. Kochani, zapraszam was wszystkich serdecznie już pod koniec czerwca. Zobaczycie, jak to wygląda w nieco większej grupie. Hej!